Jest to turniej otwarcia sezonu tutaj o Puchar Burmistrza w Olsztyna. Taką tradycją już jest, że ten sezon piłki ręcznej plażowej rozpoczynamy w Olsztynie. W tym roku niestety nie udało nam się załapać do turnieju eliminacyjnego, w związku z tym, że gra jeszcze Liga Piłki Ręcznej i były te terminy troszkę skrzyżowane, a my jesteśmy zobligowani trzymać się naszej tutaj tradycji i starać się, aby ten turniej odbywał się zawsze 1 maja. No, boisko jest zdecydowanie mniejsze od boiska, na którym jest rozgrywana tradycyjna odmiana piłki ręcznej. Jednocześnie na boisku z jednej drużyny znajdują się 4 zawodniczki. No i polega na tym, żeby zdobywać punkty po obrocie, które są liczone za 2 punkty lub z tak zwanych wrzutek, które polegają na tym, że zawodnik musi złapać piłkę w powietrzu i oddać rzut na bramkę przed spadnięciem na boisko. No i mamy zawodniczki, które są tak zwanymi specjalistkami, które również oddają rzuty za 2 punkty i w ten sposób sobie walczymy. Mieliśmy 4 zespoły męskie, 4 zespoły żeńskie. Wśród dziewczyn był zespół z Poznania, był zespół z Buku, Kowalewo Pomorskie oraz zwyciężczynie z Piotrkowa Trybunalskiego. To były te 4 zespoły, natomiast wśród panów 2 zespoły z Inowrocławia, zespół z Legnicy, który okazał się najlepszy, i gospodarze, młody KPR w Olsztyniach, był bardzo gościnny, zajmując 4 miejsce. Senator Piotrkowa i Bukot, klub trybunalski. Brawo, dziękuję. Gramy już w plażówkę od 3 lat. Do tej pory grałyśmy jako AZS AWF Poznań. W tym roku gramy pod szyldem Piotrkowa Trybunalskiego. No i tak zebrałyśmy zespół i postanowiłyśmy powalczyć. Do tej pory nasze osiągnięcia właśnie zdobywałyśmy pod szyldem Poznania, natomiast teraz wszystkie zawodniczki tworzące trzon tego zespołu grają jako Piotrków Trybunalski i w dalszym ciągu chcemy zdobywać najlepsze miejsca. Dobre! Ja na turnieju tutaj w Olsztynie jestem już 3 raz, niestety w zeszłym roku nie mogłam być, ale jak najbardziej jesteśmy zadowolone, jeżeli chodzi o organizację turnieju, o całe przygotowanie, bardzo fajnie. Czy to jest wasz pierwszy złoty medal w Olsztynie? W Olsztynie tak. Chyba tak, bo w zeszłym roku miałyśmy jako Poznań chyba 2 miejsce i wcześniej jeszcze 4. Także jako Piotrków Trybunalski złoto i mamy nadzieję, że będzie nam dane kolekcjonować. Dobrze są. Super.